Warto studiować pedagogikę, ponieważ pedagogika daje takie podstawy, taką bazę wielu kompetencji, wielu umiejętności społecznych, humanistycznych. Na dzisiejszych zajęciach projektowych z wybranych zagadnień pedagogiki społecznej pracujemy warsztatowo, pracujemy projektowo, zatem nie są to tylko i wyłącznie suche wykłady, gdzie to wykładowca przekazuje wiedzę. Kierunek ten pozwala rozwijać moją pasję, dzięki czemu dowiedziałam się, że kocham dzieci i kocham z nimi pracować. Ja chcę naprawdę indywidualnie do każdego dziecka podchodzić, tak żeby miało możliwość społecznego rozwoju, jak i intelektualnego. I uczymy się tego, co nas będzie bardziej potrzebne w szkole. Tak, uczymy się napisać konspekt, uczymy się przeprowadzić lekcje, weryfikujemy to, tak? Ja już teraz pracuję w przedszkolu, więc myślę, że po studiach również zostanę, tylko już na funkcji nauczyciela, nie pomocy nauczyciela. Profilaktyka i prewencja kryminalna to jest główne zainteresowanie moje, które uskuteczniam w pracy z dziećmi i młodzieżą w ZHP. Studenci pedagogiki mają zajęcia języka migowego, natomiast język migowy rozwija w sensie intelektualnym, w sensie percepcji, w sensie także umiejętności manualnych, no i poza tym oczywiście rozwija tolerancję. Czytam instrukcję gry. Uczestniczy się tam w kręgu. Dzisiaj w ramach zajęć z teoretycznych podstaw kształcenia studenci drugiego roku pedagogiki budują swój warsztat pracy, ćwicząc aktywne metody uczenia się i nauczania. Są to umiejętności związane z kompetencjami pedagoga, który powinien potrafić zorganizować zajęcia integracyjne, które będą budowały odpowiedni klimat w grupie, poczucie bezpieczeństwa i jednocześnie będą pozwalały na osiąganie kolejnych celów edukacyjnych. Po kierunku pedagogika można znaleźć tak naprawdę pracę wszędzie, gdzie pracujemy z drugim człowiekiem. Mamy wiedzę socjologiczną, mamy wiedzę pedagogiczną, mamy wiedzę psychologiczną, zatem potrafimy rozmawiać z drugim człowiekiem, potrafimy przewidzieć wiele sytuacji problemowych, potrafimy rozwiązywać wiele konfliktów, wiele zagrożeń, a myślę, że te zagrożenia i te kompetencje społeczne w dzisiejszym świecie są niezwykle istotne. Podajcie na uczelnię, dowiecie się więcej niż wiedzieliście.